Część regulacji, które znalazły się w tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, trafi dziś na posiedzenie rządu. Zgodnie z zapowiedzią premiera, pakiet najprawdopodobniej zostanie wdrożony jeszcze w grudniu. Tarcza antyinflacyjna to pakiet rozwiązań skierowany do osób, których najbardziej dotknął w Polsce wzrost cen. Składa się ona z 6 elementów. Obniżki cen paliw, cen gazu, 0% akcyzy na energię elektryczną dla gospodarstw domowych, obniżki cen energii elektrycznej, obniżki kosztów energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych poprzez dodatek tarczowy od 400 do 1150 zł na rok, w zależności od dochodu gospodarstwa domowego. Oszczędności w administracji i budżecie. Jak mówił premier Mateusz Morawiecki, zespół z Ministerstwa Finansów konsultował 18 listopada z Komisją Europejską możliwość obniżenia stawki VAT do zera na produkty żywnościowe. Gdyby była taka możliwość, to już teraz deklaruję wdrożenie na 6 miesięcy zerowych stawek VAT na żywność. Niestety ze strony Komisji Europejskiej, zarówno wobec Republiki Czeskiej, jak i wobec innych państw, w tym w Polski, płynie do tej pory odpowiedź odmowna. Mateusz Morawiecki podkreślał, że wszystkie elementy tarczy antyinflacyjnej, które zostały zaprezentowane w ubiegłym tygodniu, są już przedmiotem prac. Zgodnie z naszą regułą wiarygodności i sprawczości postaramy się wdrożyć ten pakiet jeszcze w grudniu, tak żeby on już, niektóre jego elementy jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, a niektóre potem, żeby mogły wejść w życie od 1 stycznia 2022 roku. Dziś częścią tak zwanego pakietu antyinflacyjnego zajmie się rząd.